Hej, z tej strony DJ Yellow Manula i ruszam z nowym projektem. To znaczy, to będą informacje ze świata elektroniki, ze świata życia klubowego, ze świata muzyki elektronicznej, ogólnie rzecz ujmując. Kiedyś robił to Revo przeszedł do Commentary, także teraz, mam nadzieję, ja będę Wam dostarczać takich fajnych, ciekawych informacji, które być może gdzieś tam Wam umknęły w tym ponowoczesnym, szybkim, bardzo szybkim świecie. Jak wiecie, teraz internet żyje skandalem. Otóż youtuberzy, znani youtuberzy, tak z 10 lat temu, kiedy byli no na granicy nastoletniości i dorosłości, tam 20 lat, mieli 22 lata, umawiali się z młodymi dziewczynami, które miały lat 13. I z dzisiejszej perspektywy bardzo surowo ich oceniamy i wydaje nam się to po prostu bardzo wstrętne. Ja też tak uważam, że dorośli mężczyźni no, nie powinni uganiać się za nastoletnimi dziewczynkami, ale nie o tym chciałam w tym momencie mówić, bo chciałam powiedzieć o projekcie, który jest taką przeciwwagą dla takiej estetyki, powiedzmy, efebofilii. Otóż Growe to jest artysta, artystka, bo osoba niebinarna, język polski sprawia mi pewne trudności na tym polu, żeby właśnie mówić o osobach niebinarnych, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Growe wydaje w tym roku epkę 1 listopada pod tytułem Play, a już w tym momencie można posłuchać sobie utwór, który nazywa się MILF Magnet. I z tego, co udało mi się ustalić, jest to taki rodzaj hołdu dla dojrzałych kobiet, dla dojrzałej kobiecości, również takiej matczynej seksowności. Także być może to jest typ energii, której polski internet właśnie w tym momencie potrzebuje. No cóż, wszyscy wiemy, że nie jest za wesoło, że mamy po prostu puszkę Pandory, która wypłynęła bardzo brzydko, Pandora Gate. Także posłuchajmy sobie może teraz MILF Magnet, który jest już dostępny, a 1 listopada warto się zapoznać z najnowszym wydawnictwem od Growe. Co do Growe, to warto jeszcze dodać, że jest to artysta, artystka, które jest takim postgarażowym twórcą. Co to jest garaż? To może powolutku, na pewno do tego dojdziemy. Na ten moment niech Wam wystarczy, że jest to gatunek muzyczny, który ufundował podstawy, podwaliny pod współczesną muzykę elektroniczną w Wielkiej Brytanii. Na garażu stoi wszystko, stoi grime, w zasadzie to też powstał two-step, współczesny pop. Wszystko, co jest popularne, gdzieś tam mocno sięga właśnie cała ta basowa scena, bassline, speed, garaże, no to właśnie powstały od podstawowej definicji podstawowego gatunku, jakim jest garaż. No i na pewno któregoś dnia postaram się Wam przybliżyć nieco arkana dotyczące tego gatunku, tego brzmienia, natomiast teraz niech Wam to wystarczy. A według mnie Growe to jest właśnie artysta, który sięga bardzo mocno pełnymi garściami po dziedzictwo garażowe, a jednocześnie tworzy jakieś nowe aranżacje, odważnie łączy dżungle, odważnie żongluje w ogóle tymi brzmieniami i tą estetyką, taką trochę glamurowatą, bo garaż był bardzo glamurowaty, a też trochę undergroundową, więc można by powiedzieć, że to jest takie komercyjne oblicze mainstreamu, natomiast ja się zawsze śmieję, że underground się kończy, kiedy jest gdzieś około miliona wyświetleń. Growe jest to wciąż projekt, który się dopiero rozwija, on nie jest za bardzo potężny, jeśli chodzi o zasięgi. Być może kiedyś się wbije do mainstreamu i tak jak ja sobie zawsze lubię żartować, underground się skończy. I PS jeszcze, underground się kończy wtedy, kiedy przestajesz do niego dokładać. A teraz może troszeczkę parafialnych newsów związanych z tutaj naszą rodzimą macierzą, czyli Rave FM. 29 września wyszedł kawałek Where's My Bass, do którego zrobiliśmy teledysk. Autorem tegoż utworu jest Rave06, więc zachęcam Was, bo to solidna firma, żeby zapoznać się z tym kawałkiem, żeby go zakupić na Beatporcie.
żeby wesprzeć artystę, zszerować jego twórczość i w tym też moją i Blazika, mojego kolegi z teamu, ponieważ wspólnie wystąpiliśmy razem ze Zbychujem w tym teledysku do tegoż utworu. Także zachęcam, jest to zabawne, jest dużo dąku, dużo hardbasu i no, ogólnie jest wiksiarsko. Kolejna taka informacja dotycząca świata tutaj wokół Rave FM, zbudowanego uniwersum Rave FM, to już pod koniec października, w ostatni weekend października ruszamy z Rave FM Audio Festiwalem, będą miksy z całego świata, już mamy całkiem sporo różnych przedstawicieli z różnych państw, którzy przysłali nam sety, tutaj na przykład m.in. Andrea Tutti z Francji, Oskana z Francji, Luwok z Meksyku, z Polski Mr. Floppy, Kali też również DJ z Polski, mogłabym wymieniać, no ale to pierwsze z brzegu ksywy, które przyszły mi na myśl. Także no, jeszcze będą się parę niespodzianek, wydaje mi się, że po prostu wyskoczymy całkiem ciekawymi artystami, ale to w trakcie rozwoju akcji będziecie mieli okazję zobaczyć, czy też usłyszeć. Także dzięki i śledźcie nas. Pamiętajcie o subskrypcji i o dzwoneczku. Wszystkie linki do audiofestiwalu, do Where's My Bass, do Growe znajdziecie w opisie tego filmu. Także zerknijcie na dół i na pewno znajdziecie wszystkie potrzebne Wam informacje. A bym zapomniała. Przecież ogłosiliśmy konkurs i w ramach tego konkursu mieliście umieścić komentarz pod teledyskiem Where's My Bass. Do wygrania było wielkie nic. Wróć? Nie, jednak było coś do wygrania i była to pocztówka z naszej limitowanej serii. I teraz będzie to tak wyglądało, że ja wylosuję przygotowane ksywy wasze, które tutaj spisaliśmy i zawinęliśmy w zawiniątka. Zaraz będziemy losować. Trzęsą mi się cycki, więc dobrze. Losujemy. I teraz tak. Pierwsza osoba wygrywa i pierwsza osoba ma dobę na to, żeby zgłosić się po wygraną. Następnie wylosuję drugą osobę, która będzie na liście rezerwowej oraz trzecią. Nagroda pocieszenia to jest 20% zniżki na nasze najnowsze wydawnictwo, które już niebawem wyjdzie. Jest to rave'owa płytka CD. No a pierwsza osoba też również ma zniżkę tylko w wysokości 30%. No i losujemy zwycięzcę. Uwaga. XYZTK1UC. Proszę bardzo, tutaj mamy ksywkę zwycięzcy. No i teraz drugie miejsce. Drugie miejsce typ z Podlasia. I trzecie miejsce. Trzecie miejsce BMW R666. To są trzy osoby, które wylosowaliśmy. No i mam nadzieję, że XYZ zgłosi się po zwycięstwo. Dzięki. Yeah.